Witam Państwa bardzo serdecznie w punkt. Rozmowa Telewizji Republika, Katarzyna Gujska-Hejke i Paweł Kukiz, lider ruchu. Witam. Właśnie, ruchu Pawła Kukiza, chyba tak, prawda? To się nazywa Kukiz apostrof 15. W ten sposób, ten ruch. A Paweł Kukiz będzie startował do Sejmu czy do Senatu? No Krzysiu Cugowski tutaj mi troszeczkę namieszał. Nie wiem, nie mam pojęcia, skąd on miał informacje dotyczące mojego rzekomego startu do Senatu. Od samego początku, jeżeli będę startował, znaczy podjąłem taką decyzję, że będę o starcie, to z myślą o parlamencie. Czyli rozumiem, że to jeżeli, to wykasujemy. Na pewno będzie pan startował i na pewno do parlamentu. Na pewno to człowiek umrze, to z całą pewnością. Natomiast w tej chwili plany są, są takie w tej chwili, by startować do Sejmu. Senat jest absolutnie wykluczony. Mhm. No dobrze, a czy prawdą jest, że na listach, które pan będzie swoim nazwiskiem firmował, pojawią się osoby, które były do tej pory działaczami Platformy Obywatelskiej, ruchu Palikotu, proszę panią. Nie, Palikota Lewicy? Nie, no, nie, no ja pytam, przykładamy bardzo dużo właśnie takie oświadczenie. Przykładamy bardzo dużo uwagi, by takie osoby na listach się nie znalazły. Stąd też obecność psychiatry, psychologa na... A to psychiatra wyczuwa, czy ktoś był w Platformie Obywatelskiej? Proszę pani, psychiatra przydałby się w każdej partii politycznej. Ja obserwuję czasami debaty tego establishmentu politycznego. Ubolewam nad tym, że taki psychiatra nie jest wręcz wymagany przy weryfikacji kandydatów w systemie partiokratycznym. Obserwuję, nie wiem, wypowiedzi pana Niesiołowskiego, czy... Nie, no to, ale czyli pan absolutnie dementuje. Działacze Platformy, działacze Lewicy, działacze ruchu Palikota nie będą na listach wyborczych ruchu Kukiza. Z całą pewnością nie znajdą się takie osoby na czołowych miejscach na listach. Ja nie jestem w stanie gwarantować, ręczyć, czy na pozostałych miejscach nie prześlizgnie się jakaś postać nieczytelna. Do pewnego numeru siedzi na... Te czołowe miejsca, tak, 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 czołowe miejsca. No niestety ta ordynacja jest tak fatalna, że nakazuje taką wstępną weryfikację wodzowi i grupie oligarchów, którzy są wokół wodza zgromadzeni. Gdyby tutaj była normalna ordynacja wyborcza, gdzie obywatel zachowuje bierne prawo, gdzie każdy obywatel Rzeczpospolitej posiada bierne prawo wyborcze, no to wówczas rolę takich weryfikatorów czy ludzi spełniają zwykli obywatele. W Wielkiej Brytanii wystarczy zebrać 10 podpisów pod kandydaturą, wpłacić 500 funtów kaucji i to już lokalna społeczność decyduje, czy ta dana osoba nadaje się na Ale wie pan, posła, że decyduje i tak partyjnie. W Polsce nie. No, wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii. Nie, są no są takie, w jakiś sposób skonotowane z partiami politycznymi, ale partie mają zupełnie inny charakter. W tamtych partiach, w systemach anglosaskich, partie to są grupy wzajemnych asocjacji, gdzie lewo płynnie przechodzi w prawo. Natomiast w Polsce mają charakter wodzowski, w partiokracji wodzowskiej, gdzie wódz wraz z grupą oligarchii wskazuje, robi selekcję. Ty możesz startować, a ty nie możesz startować. Proszę zauważyć, do mnie się zgłosiło 4000 kandydatów, czyli jak gdyby osób, które chcą skorzystać ze swojego biernego prawa wyborczego. Kodeks wyborczy pozwala mi na wystawienie jedynie 920 kandydatów. Więc ceduje na mnie taką rolę właśnie weryfikatora. Ja muszę odrzucić 3/4 osób chcących skorzystać z biernego prawa wyborczego, pozbawiając ich tym samym biernego prawa wyborczego. Kto mi dał takie prawo? No wie pan, ale to można na to spojrzeć trochę z drugiej strony, bo można sobie pomyśleć, że tak, pan za nich jakoś tam bierze odpowiedzialność, tak? Znaczy, oni nie, proszę pani, mówię o demokracji. Ja chcę żyć w państwie demokratycznym, a nie partiokratycznym. Ale gdyby pan mi dał dokończyć, tak, to dojdę do tego, co chciałam powiedzieć. Pan bierze za nich odpowiedzialność, ale mimo wszystko to wyborcy decydują. Oni idą pod sztandarem Pawła Kukiza, pan tych ludzi jakoś rekomenduje, ale i takie ludzie decydują, mają całą listę. Nie, proszę mogą pani wybrać, nie, nie, tak jak pan nie, mówi, to nie, część nie, nie, nie przesiana jest przez psychiatrę. Jest pani w błędzie, dlatego że kiedy już nawet te osoby są zweryfikowane, to jest już absurdem, mówię, weryfikacja przez jakieś kilkanaście podmiotów weryfikuje dziesiątki tysięcy obywateli,
pojawia się kolejna sprawa z listami wyborczymi, mianowicie tak zwane lokomotywy wyborcze. Jeżeli na listę wpisze się znane nazwiska, na przykład na jedynce da się pana Kaczyńskiego, panią Kopacz, czy inną, przepraszam, to w przypadku pani Kopacz używam pojęcia lokomotywa, szczególnie w tym kontekście jej podróży w tej chwili pendolino. Ale lokomotywa wyborcza jest to prominentna postać partyjna, która umieszczona na pierwszym miejscu automatycznie wciąga ze sobą kilka innych podmiotów politycznych, kilka innych osób. W ten sposób na przykład do parlamentu wszedł Wippler, który dostał tam raptem chyba, nie wiem, 3 czy 4 tysiące głosów. Między 3 czy 4 tysiące, a nie wszedł Paweł Poncyliusz, który dostał głosów 25 tysięcy. Więc to jest z gruntu niesprawiedliwa ordynacja wyborcza. Z perspektywy oczywiście interesu obywatelskiego. Z perspektywy interesów partii politycznych jak najbardziej dla nich świetna. Stąd tak wielki atak wszystkich absolutnie partii politycznych w Polsce na naszą opcję, na nasze postulaty, na naszą ideę. No tak, tylko że jeżeli spojrzymy na tą sprawę, na liczbę głosów z punktu widzenia całej Polski, no to się okaże, że na program i na listy, na których był Paweł Wippler, głosowało dużo więcej ludzi, nieporównywalnie więcej ludzi niż na listy, na których był Paweł Poncyliusz. Więc wie pan, to zależy z jakiej perspektywy się patrzy. Czy z perspektywy interesu partyjnego i powiązanych instytucji. Dlatego, że ja mówię o tym, co jest w praktyce. Ale być może pan dopuszcza do myśli, że jest też inne zdanie. No jeżeli patrzy się z perspektywy państwa, to tak nie jest. A jeżeli patrzy się z perspektywy Warszawy, to ma pan rację. Jeśli patrzy się z perspektywy państwa, nie wiem, Kaczyńskich, się, Kopacz że państwa kilku innych nazwisk, to na pewno nie jest w interesie państwa Rzeczpospolita Polska, nie jest ordynacja proporcjonalna. Co do tego nie mam żadnych absolutnie wątpliwości. Dobrze, a pan jest zadowolony z tej kampanii referendalnej, która teraz się toczy? To jest ewidentnie rozgrywane na korzyść klanów partyjnych. Samo rozdzielenie referendum wrześniowego od referendum październikowego ma przede wszystkim za zadanie osłabienie tego pierwszego. Już pomijam fakt, że rzeczywiście tam są pytania skonstruowane fatalnie, bo na przykład pytanie, czy jesteś za utrzymaniem obecnego finansowania, sposobu finansowania partii politycznych, no jest absurdalne. Jeżeli odpowiem, że nie jestem, to oni mogą dojść do wniosku, to sobie podwyższamy w takim razie te daniny obywatelskie na funkcjonowanie swoich klanów. No może być też inaczej, bo jeżeli pan odpowie, że jestem, to nigdy nie wiadomo, jaka zmiana zostanie wprowadzona. Po prostu są, prawda? Krytyńsko sformułowane. Przepraszam za to określenie, ale przepraszam, to krytyńsko może przegięłem. Ale są źle sformułowane. To jest ewidentnie, nie miały na celu rozpisanie tego referendum niczego innego, jak tylko chęć dramatyczny w ostatniej chwili, chęć ratowania prezydentury Bronisława Komorowskiego. My mamy plan taki, by zwrócić się do pana prezydenta Dudy o połączenie tych dwóch referendów, referendum wrześniowego z październikowym, i to znaczy, aby odbyły się w październiku, w dniu wyborów, choćby ze względów oszczędnościowych. Proszę pani, wówczas oszczędzamy minimum 70 milionów złotych. Minimum. Między 70 a 100 milionów złotych oszczędzamy na połączeniu tych pytań. Te pytania jak najbardziej, te, które są w październiku, jak najbardziej powinny być zadane, ale do tych pytań należałoby dopisać dwa pytania z referendum wrześniowego, mówię o zmianie ordynacji i o sposobie finansowania partii politycznych, ale skonstruowanych już w sposób jasny, rzeczowy, konkretny. I z taką petycją, z taką prośbą zwrócimy się właśnie do pana prezydenta Andrzeja Dudy. A również to referendum październikowe będzie pan popierał? Będzie pan się z całą pewnością, jeżeli będą dopisane te pytania wrześniowe, z całą pewnością, z całego serca. To pozostańmy jeszcze tym, przepraszam, jeżeli będą dopisane, a jeżeli nie będą dopisane? Jeżeli nie będą dopisane, nie ma to uznam, że po prostu system robi wszystko, by zachować status quo. No i tutaj trudno mi powiedzieć, jak. A państwo, przyznam szczerze, nie, to jest nowy pomysł. Są jakieś analizy prawne, jak to jest możliwe? Czy potrzebna jest zgoda Senatu na taką zmianę? Czyli wycofanie się z 6 września i dopisanie tych pytań być może... Tak, na pewno. Jest potrzebna zgoda Senatu, tak? Tak, jest potrzebna zgoda Senatu.
Czyli rozumiem, że do pani premier Ewy Kopacz też z taką petycją, czy tam marszałka Borusewicza? Jeśli będzie taka potrzeba, to już prawnicy, wie pani, rozstrzygną, w jakiej to ma być formie. To ja mam przy sobie tylko, że w innym pomieszczeniu pisma są wyszczególnione, ja się nie uczę tego na pamięć, wyszczególnione paragrafy, postawy prawne, by ten cel osiągnąć. Słowem, ja myślę, że przede wszystkim... Pod względem tutaj, prawnym jest to możliwe. Ja myślę, że przede wszystkim jest tutaj potrzebna dobra wola. To jest rzecz zasadnicza. Jeżeli tej dobrej woli nie będzie, to zawsze znajdzie się w tym niedoskonałym prawie polskim jakąś lukę, by coś albo uwalić, albo uchwalić. No, do tej pory mamy tak, przynajmniej takie są stanowiska między innymi pani premier Ewy Kopacz, ale nie tylko, że Platforma nie poprze pomysłu referendum 25 października. Ale być może, jeśli dopisze się pytania odpowiednio sformułowane do referendum październikowego, wówczas Platforma poprze, udowadniając tym samym, że jest zwolennikiem zmiany, czy zwolenniczką, przepraszam, zmiany ordynacji wyborczej na jednomandatową. W jaki sposób by pan zmienił finansowanie, system finansowania partii politycznych? Pozbawił po prostu w partie polityczne możliwości finansowania z kieszeni pod przymusem, czy jak gdyby bez zgody obywateli z ich kieszeni. A to w takim razie skąd partie polityczne miałyby brać pieniądze? Tak jak w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, z publicznych datków. Oczywiście kwota powinna być określona, nie powinna być to kwota nieograniczona, bo wówczas mamy do czynienia rzeczywiście z oligarchizowaniem czy z jakimś wpływem różnych grup interesów, ludzi bogatych, ale takie datki po, nie wiem, w granicach 10-20 zł ze strony obywateli, to są rzeczy niekoniecznie odczuwalne, jakoś strasznie obywatel takich datków nie odczuwa i świadczy to też o jego zainwestowanie tych 10 zł w partię polityczną. Świadczy też o jakimś zaangażowaniu, angażuje też w jakiś sposób obywatela w sprawy państwa. A nie obawia się pan, że ten system, który pan proponuje, tak naprawdę datki bardzo niskie w ogóle, 10 czy 20 zł, to jest bardzo niewiele. W gruncie rzeczy chyba teraz, jakbyśmy policzyli, to obywatele płacą chyba mniej. W ramach tej sumy... W ramach tych przymusowych? W tej sumy, tak nazwijmy... Przymusowej. Przymusowej. No, można spojrzeć z innej strony. No, w ramach tego, że obywatele... No, zaraz powiem. Obywatele poprzez parlamentarzystów zdecydowali się wyasygnować jakąś konkretną sumę z budżetu państwa, żeby nie było żadnych wątpliwości co do tego, skąd później są pieniądze. Pani do sklepu naprzeciwko i zapyta, czy obywatele, czy ktoś pytał obywateli o zdanie, czy chcą utrzymywać partie polityczne, czy nie, w sposób taki, w jaki są w tej chwili utrzymywane. A może jakbyśmy zadali pytanie, czy pani w sklepie jest gotowa płacić 2 zł rocznie, żeby później pieniądze w reklamówkach nie były przynoszone do siedzib partyjnych, to może by się zgodziła. Albo ze skoków. Dokładnie ma pani, dlatego A mówię, skoków, że trzeba, dlatego trzeba zapytać obywateli. Dlatego tak bardzo mocno walczę o referendum, żeby obywatele wyrazili w tych sprawach zasadniczych swoją wolę. A kto Państwo ze skoków, przepraszam, przynosi? Nie będę rozwijał tematu skoków. A dlaczego? Bo od tego są organy powołane, by te sprawy zbadać dogłębnie. Natomiast... Dążę do jednej rzeczy, do wpływu, do kontroli obywatela nad państwem. To jest podstawowa sprawa. To obywatel ma kontrolować polityka, a nie polityk obywatela. Jasne, to bardzo... Ja jestem dokładnie za tym samym. Tylko wie pan, zastanawiam się, czy po prostu ten system nie powinien być zmieniony. Czy zasady wydatkowania tych pieniędzy nie powinny być tak sprecyzowane i sposób kontroli nie powinien być tak uściślony, żeby mimo wszystko te pieniądze, które są przekazywane z punktu widzenia budżetu, to nie jest duża suma, 50 milionów złotych w skali roku dla budżetu państwa, to nie jest coś, co go powala. Tak? Jak to rozpiszemy na dorosłych obywateli, to naprawdę wyjdzie po kilka złotych. Proszę pani, ale wtedy ja nie pójdę, ma, jeżeli mamy, ja, proszę mamy pani, ale jeżeli ja pani pewność, wyjmę portfel z kieszeni i wyciągnę z tego złotówkę, to pani uzna, że tutaj to jest OK? Bez pani woli? Ale o czym pan mówi? Przecież o tym, że ja nie chcę dać swojej złotówki. Przecież to jest... ale rozumiem, to pan nie chce dać swojej złotówki. Rozumiem, że pan idzie z takim postulatem do wyborów i być może obywatele gremialnie pana wybiorą, bo będą chcieli takiej... Ale ja nie mówię o wyborach, proszę pani. Ale tylko nie, mówię ale w tej chwili o tym. Pani mi mówi, obywatelom zabierane są naprawdę małe pieniądze, nie powinno być, nie jest to przez obywateli odczuwalne. Ja pani mówię o pewnej zasadzie.
o etyce. Jeżeli ja pani do portfela włożę pani rękę do kieszeni, wyciągnę portfel i wezmę sobie złotówkę, to przecież dla pani nie jest to jakiś szczególny uszczerbek, tak? Ale czy to jest z punktu widzenia etyki? Czy to jest etyczne, czy to jest nieetyczne? Ale wie pan będzie kradł, natomiast państwo polskie nie kradnie. No więc w tej chwili, jak to nie kradnie? Wyciągając pod przymusem bez mojej woli złotówkę na finansowanie swoich partii nie kradnie? Ale to tak samo może pan powiedzieć, że podatki. No przecież pan się zgadzał na 23% VAT-u. Nie, oczywiście, to niech pan powie, że państwo oczywiście pana okrada. No, bo nie okrada, no właśnie, pewnością. Ale być może należy zmienić prawo w taki państwo sposób. Państwo mnie odkokrada w tak, każdej... Tak. Państwo, prawo należy zmienić diametralnie, bo, ale zmiany ordynacji wyborczej nie będziemy w stanie zmienić, jasne, zreformować sądów, prokuratury i prawa w interesie obywatelskim. Dlatego, że konstytucja jest napisana w interesie partyjnych klanów, w tym między innymi to wyciąganie złotówki pod przymusem jest również w interesie partii politycznych, a nie obywatela. Nie, ja się po prostu zastanawiam, patrzę na ten problem z innej strony, bo pan mówi o tym, no, że to zresztą prawdopodobnie bardzo chwytliwe hasło, że państwo nas okrada. W bardzo wielu kwestiach państwo nas okrada. Tylko zastanawiam się, czy zmiana tego systemu na wolną amerykankę, bo w gruncie rzeczy pan proponuje wolną amerykankę, nie skończy się większym okradaniem. A wie pan w jaki sposób? Na zasadzie... Że ustawy będą, przepraszam bardzo, kupowane i Polacy będą w innych miejscach, ale wtedy nie okradani o tą złotówkę, w cudzysłowie, bo ja nie uważam, żeby to była kradzież, tylko grabieni i łupieni w zupełnie innych miejscach. Nie obawia się pan tego? Jest pani tylko o krok, o krok, żeby zakwestionować prawidłowe funkcjonowanie Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Japonii, Nowej Zelandii i Australii. Krok. Jeszcze krok. Tam funkcjonuje system, o którym mówię, dobrowolnych datków obywatelskich. I tam również, tam obywatel na pewno... Ale wie pan, ja to myślę, że i ja, i moi widzowie, i nasi widzowie doskonale o tym wiedzą. Tylko, że jakby staram się też patrzeć na polskie realia. Demokracja w Stanach Zjednoczonych, wie pan o tym, to są dwa wieki demokracji. W Polsce my mamy 70 lat... No, czegoś, co trudno nazwać. Dobrze, tym ponad zapytam pół wieku w ten komunizmu. I od razu uprzedzam, że nie są to podteksty rasistowskie. Nie, ale ja może dokończę. Przepraszam. Uważa, jedną rzecz. Nie uważam, że Polacy są głupi, jeżeli pan głupsi niż Amerykanie. Jeżeli pan w tą Harlemu. Stronę, jeżeli tak, pan tak, w tą stronę no w tą zmierza, stronę. To jest absolutnie ślepa tak. uliczka. Chyba w gruncie rzeczy trochę obraźliwe dla mnie, ale już to pominę. Chodzi o to, że jeżeli pan chce oczyścić prokuraturę, sądy, sprawić, żeby była kontrola, na przykład nad polskim sądem, to być może lepiej najpierw to zrobić, a później dopiero. Pani żartuje, proszę pani, czy pani wie, kto pisał nowelizację o prokuraturze i prawie karnym procesowym, kto był ekspertem Prawa i Sprawiedliwości? Pan Jan Kudrelek, funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa. Ostatnia nowelizacja, w tym pani idealnym systemie partyjnym, w którym pieniądze są wybierane na rzecz finansowania partii politycznej. Ale dlaczego pan wykrzywia moje nie, słowa? No, bo ja o tym proszę nie pani, mówię. Mówię o tym, że pani uważa, że najpierw należy, należy zreformować, że najpierw należy w tym systemie zreformować sądy i prokuraturę. Jak można zreformować sądy i prokuraturę, skoro reformą sądów i prokuratury, czy ustawy o prokuraturze i prawie karnym procesowym, jako ekspert z ramienia Klubu Prawa i Sprawiedliwości zajmował się były SB. On był ekspertem. Jan Kudrelek. Jak? Ale przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem. Czy pan mówi, dlaczego pan mówi w tej chwili o ekspercie Prawa i Sprawiedliwości? Bo pani twierdzi, że najpierw, że można w tym systemie zreformować państwo. Ale przecież pan też wejdzie do Sejmu. Rozumiem, że pan będzie reformował, prawda? Nie, ja tylko konstytucjonaliści, prawnicy, którzy nie byli w Służbie Bezpieczeństwa. A Prawo i Sprawiedliwość posługuje się ekspertami ze Służby Bezpieczeństwa? Ja nie twierdziłem, że się posługuje ekspertami, tylko powiedziałem, że Jan Kudrelek był funkcjonariusz, który był ekspertem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości przy nowelizacji ustawy o prokuraturze i prawa karnego procesowego, był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa. On reformował prawo. Dobrze, ale przecież... W systemie partyjnym, tym idealnym. Ale gdzie pan, złotówkę można zabrać obywatelowi i to nie jest etycznie naganne. Ale przyznam szczerze, że nie wiem, dlaczego pan to mówi. Znaczy ja to powiedziałam? Pan to słyszał? Nie, ale pani, no pani właśnie, broni nie. systemu. Nie, pani mówi, nie proszę pana, ja zadaję panu pytanie, bo pan... Ja pani odpowiada. No ale to właśnie, dlatego dyskutujemy. No cały czas. Z tego wyłania się chyba jakiś ogląd. Pan ma jakąś ocenę sprawy, ja mam jakąś ocenę i myślę, że to jest cenne w gruncie rzeczy, bo to chyba bardzo tworzy cenne. Najbardziej najlepsze rozwiązania. A w pana o najbliższym otoczeniu też zdarzają się funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa?
Na razie takich nie zauważyłem. Służby bezpieczeństwa? Na razie takich jeszcze nie zauważyłem. Jeżeli w każdym razie, jeżeli taką informację bym tylko pozyskał, mm-hmm. taką informację, natychmiast ten człowiek zostałby spacyfikowany. Natomiast ja ponad pół roku... A zna pan pana Jerzego Chybińskiego? Przepraszam? Proszę? Pana Jerzego Chybińskiego, byłego funkcjonariusza służby bezpieczeństwa? Znam Jerzego Chybińskiego, znam mm-hmm. pana Klimka, generała, znam wielu funkcjonariuszy mm-hmm. policji, służby bezpieczeństwa. Ma pan bliskie relacje towarzyskie? Byłem funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa, zabezpieczającym proces toruński. Mam bliskie relacje z wieloma funkcjonariuszami. Ale ja się pytam o tego. Miałem bliskie relacje mm-hmm. z byłymi funkcjonariuszami tak Służby Bezpieczeństwa, jak mm-hmm. i z mechanizowanych oddziałów Milicji Obywatelskiej, wojskowych służb informacyjnych. Poznałem swego czasu generała Tetelickiego. Ale ja się pytam o tego, ja rozumiem. Pytam się o tego konkretnego funkcjonariusza. Znam doskonale tego konkretnego funkcjonariusza, natomiast konkretny funkcjonariusz nie jest... nie tworzy żadnej grupy eksperckiej, mm-hmm. nie byłby w życiu wydelegowany do nowelizacji. Ale ma pan relacje towarzyskie chociażby? Jest pan osobą publiczną, ja mogę ostatni raz rozmawiałem z nim pół roku mm-hmm. temu. Przepraszam, skłamałem. W okolicach maja, czerwca, kwietnia, nie wiem, nie pamiętam, mm-hmm. telefonicznie. Okej, dobrze. Teraz jeszcze chciałam pana zapytać o to, Tylko proszę pamiętać mhm. o jednej rzeczy. Zupełnie inną sytuacją jest możliwość otrzymania informacji od ludzi partycypujących w systemie partyjnym od tam 60-tego, którego się tam 7, przepraszam, od lat tam 70-tych, 80-tych, a zupełnie co innego taką osobę, z takiej osoby robić eksperta, który pisze ustawy. Ale ja się zupełnie w pełni, tak, z panem podobnie, zgadzam. Przyznam jak, szczerze, jak nie pani, mam, ale ja nie czytam znam różne historii. Książki, to są, czy podobnie jak oglądam różne filmy, mm-hmm. słucham różnej muzyki. Kiedy ktoś zapyta mnie, czy jaki jest pański ulubiony rodzaj muzyki, nie potrafię odpowiedzieć. Wszystko zależy od nastroju i od potrzeby. I tyle. Jeżeli potrzebuję informacji z zakresu funkcjonowania Służby Bezpieczeństwa, czy aby dowiedzieć się na przykład, kto w danej opcji politycznej co robi, muszę mieć osobę ze służb, która doskonale sobie zdaje sprawę, wskaże mi. Ten był w SBC, ten był w ZOMO, ten był w innej jakiejś tam instytucji. Tyle, sama filozofia. No ale to w pewnym sensie ci funkcjonariusze, bo rozumiem, o nich pan mówi, nie wiem, czy o panu Chybińskim, czy nie, spełniają rolę pana doradców. Bo wskazują panu odpowiednie osoby. Pan polega na informacjach służby nie rolę doradców, tylko rolę informatorów? Jak pani to nazwie, tak pani mm-hmm. to nazwie. W każdym razie te osoby w życiu nie pisałyby nowelizacji mm-hmm. ustaw. W życiu. Nie ma takiej opcji. Nowelizowałyby ustawy... Ale wie pan, tutaj nie ma sporu. Ja przyznam szczerze, nie znam historii tego człowieka, którego pan nazwisko wymienił, a którego nazwisko ja w tym momencie zapomniałam. Gdyby pan był łaskaw przypomnieć, ten doradca, ekspert Prawa i Sprawiedliwości, pana zdaniem. Jan Kudrelek. Właśnie. Jeżeli pan Kudrelek był funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa i był również doradcą Prawa i Sprawiedliwości... Nie doradcą, proszę pani, ekspertem w komisji, absolutnie która pisała... Naganna sytuacja. No, absolutnie ja naganna sytuacja. Ja o tym Prawo i Sprawiedliwość informowałem przez pół roku, siłowałem ponad. Absolutnie naganna sytuacja. Tak. Czy nadal pan jest zdania, że wpisałby pan Korwin-Mikke, panią Magdalenę Ogórek na listy pana ruchu? Jeszcze raz, co miałem? Czy wpisałby pan Janusza Korwin-Mikkego? Myśmy proponowali takie, mm-hmm. myśmy proponowali tak jakąś współpracę, natomiast osoby, o których pani mówi, chciały zbyt wiele i mm-hmm. tyle, no, i po współpracy. Chciały zbyt wiele, a nie przeszkadzało panu zaangażowanie Korwin-Mikkego w relacje z Rosją, no chociażby wizyty w ambasadzie Federacji Rosyjskiej. Przeszkadzałoby mi podobnie, jak w tej chwili przeszkadza, mm-hmm. Przeszkadza mi zaangażowanie czy chęć zaangażowania się pana prezydenta Dudy w sprawy Ukrainy. Mm-hmm. A dlaczego panu przeszkadza teraz? Dlatego, że już jest po pierwsze za późno, a po drugie, dlaczego mamy wychodzić przed szereg i prowokować Rosję? Ale do czego prowokować? Oj Boże Święty... No jak do czego, proszę pani? Do zaognienia ale nie, relacji. Ja się zastanawiam, czy pan się na przykład, nie wiem, inwazji spodziewa. No, nie, no, no nie pan, spodziewam się inwazji, z panem, ale na przykład no, spodziewam pan się dalszego zakazu eksportu na przykład wieprzowiny do Rosji. No. Czy mhm. tego się obawiam, takich rzeczy, nie inwazji. W tej chwili bardziej niż inwazji rosyjskiej obawiam się inwazji korporacji i banków.
Tego się bardziej obawiam niż sowieckich czołgów. A skąd się wzięła taka potulność w takim razie w panu w ciągu ostatnich miesięcy? No bo wie pan o tym, że Rosja... Przepraszam, no ja dokończę. Rosja od lat posługuje się embargiem i tak działa wobec różnych krajów, ale też wiadomo, że... Bo to wiadomo też z historii, że wtedy, kiedy jest stanowcza odpowiedź, embargo zostało zniesione, wtedy, kiedy Rosjanie odczuli, że jest pewna solidarność międzynarodowa. Nie bardzo robię potulność. No bo pan mówi, że pan się boi... Potulność względem Prawa i Sprawiedliwości i systemu, jeżeli już o to chodzi. Ale wie pan co? Wydaje mi się, że pan przesadza. I no więc ja zapytam inaczej. Panią, jaką pani widzi potulność inaczej. Względem Rosji, jeżeli o mnie chodzi. No pan mówi, że nie można ich prowokować. No to znaczy co, uważam, nie można... Uważam, że jest bezsensowne prowokowanie w sytuacji takiej, kiedy my jesteśmy już od dawna wykluczeni z gry, w tej chwili wchodzenie w jakieś sprawy ukraińsko-rosyjskie. Po co? Przyznam szczerze, że zupełnie nie rozumiem. Po to, że na naszej granicy toczy się wojna. Jeżeli toczy się wojna przy naszej granicy, to jest zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa. Pan tego nie dostrzega? Proszę pani, Platforma Obywatelska niedawno wpadła na genialny, czy miały takie przebłyski, plan dostarczania broni na Ukrainę. W tej chwili pan prezydent odetchnąłem z ulgą, kiedy ten pomysł został gdzieś tam puszczony w niebyt. Natomiast w tej chwili pan prezydent Duda wchodzi w relacje ukraińsko-rosyjskie, nie bardzo rozumie w jakim celu. Jesteśmy państwem o fatalnej kondycji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, fatalnej kondycji finansowej i mieszanie się w tej chwili w tak zagmatwane sprawy jak konflikt rosyjsko-ukraiński jest według mnie bez sensu, jest absurdalny. Mało tego, ja znam, proszę pani, strasznie zmieniła się mentalność Ukraińców od Majdanu. I wiem, co mówię, bo byłem tam wielokrotnie. Pojawiły się nastroje naprawdę antypolskie, szowinistyczne. Ja no, wiem, że pani była. Natomiast w tej chwili rozmawiałem z Ukraińcami i tam się absolutnie zmienił stosunek do Polaków. Również. Tam jest agresja. Proszę? Nie, bo ja byłam i tego nie dostrzegłam. Ciekawa jestem, gdzie pan się porusza. Na przykład rozmawiam z dziennikarzami, z Polakami z Ukrainy, oni też tego nie dostrzegają. To gdzie pan to dostrzegł? Przyślę pani parę linków na pani mail, jak mi pani poda. No wie pan, równie dobrze ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że ktoś by mógł mówić o Polsce jako siedlisku antysemityzmu i też by przysłał mi parę linków, ale te linki chyba nie za dużo mówią o Polsce, prawda? Ja zapytałam pana o Ukrainę, bo wyobrażam sobie i tak myślę, że jednak tocząca się przy naszej granicy wojna jest naszym zagrożeniem i trudno udawać, że tej wojny nie ma. Pan uważa, że to by była dobra strategia? Ale nikt nie mówi, że tej wojny nie ma i nikt nie udaje, no dobrze, tylko nie bardzo mówi, rozumie mieszanie się w tej chwili Polski w sprawy ukraińsko-rosyjskie. To w takim razie, co Polska powinna robić? No bo jeżeli pan mówi tak, że... Polska powinna się zająć bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Od tego zacząć. Odbudować bezpieczeństwo wewnętrzne. Polska powinna się skończyć z partiokracją. Na przykład ta partiokracja również przekłada się na bezpieczeństwo wewnętrzne. Bo niech pani zauważy jedną sprawę. Ja rozumiem, w momencie, kiedy zmieniają się mandatowe okręgi wyborcze, proszę to pani, wtedy będziemy bezpieczni. Proszę mi powiedzieć, czy pani mnie zaprosiła do studia po to, żeby mnie gnębić, czy po to, żeby ze mną rozmawiać? Nie, żeby pana pytać, ale nie tylko o te tematy, które są nie dla pana wygodne. Nie słuchając odpowiedzi. Nie, proszę pana, ja bardzo wygodnie, chcę pani bardzo odpowiedzieć a propos, słucham. Jeżeli mówię o... Tak, tylko że pani później zmienia temat. No wchodzi pani, wskakuje pani z tematu, przeskakuje pani z tematu na temat. Proszę mi dać dokończyć. Tłumaczę pani, jeżeli mówimy o Polsce, pyta mnie pani, czym w takim razie powinien się zająć prezydent Duda. Więc pani odpowiadam, tylko proszę dać mi dokończyć. Nie zadałam tego pytania, ale dobrze, proszę bardzo, może pan również na nie odpowiedzieć. Ja już wolę chyba olejnik, wie pani, jak Boga kocham. Ale w każdym razie... To myślę, że to też jest dość wymowne, ale blondynka, to już inne. Tak. Chodzi o to. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa to jest priorytet. Priorytet. Tym powinien się zająć prezydent Duda w pierwszej kolejności, jeżeli już nie Ukrainą i Rosją, a bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Jeżeli ma pani partiokrację, w momencie, kiedy dana opcja polityczna, partia polityczna wygrywa wybory, zmienia się komendant główny policji. On zmienia kluczem partyjnym komendantów wojewódzkich, komendanci wojewódzcy kluczem partyjnym znajomości komendantów powiatowych, ci komendantów komisariatów, a ci z kolei posterunków. Ma pani już wewnętrzny, tak podstawową instytucję jak policja, podzieloną na trzy grupy. Zwolenników opcji rządzącej, zwolenników opozycji i
trzecią grupę tak zwanych neutralnych, którzy kablują jednych i drugich. Ma pani wewnętrznie podzieloną podstawową służbę w zakresie bezpieczeństwa państwa. Wychodzenie przed szereg, mieszanie się w sprawy międzynarodowe, w sytuacji, kiedy tutaj się wszystko sypie, bo przecież jeszcze niedawno pan prezydent Duda twierdził i Prawo i Sprawiedliwość, że państwo jest w rozsypce. Okazuje się, że w momencie, kiedy objął urząd prezydenta, państwo jest piękne i całkiem okej w służbach, w wojsku. Słuchałem jego ostatnich wypowiedzi. A to myślałam, że to teksty wykopacz, ale dobrze. Pan mówi, najpierw sprawy wewnętrzne, budowa bezpieczeństwa wewnętrznego. A co w takim razie z polityką międzynarodową? Jaką by pan radził prowadzić politykę międzynarodową wobec toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą? Polityka międzynarodowa, no przede wszystkim zajęcie się w tej chwili, jeżeli chodzi o politykę narodową, zwrócenie uwagi na to, że za rok będzie można, obcokrajowcy będą mogli kupić ziemię w Polsce. To jest podstawowa sprawa. To jest polityka międzynarodowa. Prezydent powinien się zająć tą sprawą i starać się... To ustawa przeszła przez Sejm, która to bardzo mocno ogranicza, pan wie, od kilka tygodni temu. Tak, ale mimo wszystko to są priorytety. Polityka zagraniczna w kontekście... No to jest sprawa wewnętrzna, dania bo tego regulujemy prawem wewnętrznym. Na odbudowę naszego wewnętrznego potencjału. Ale co to znaczy? Przyznam szczerze, że nie rozumiem. To znaczy, jaką politykę międzynarodową? Pan mówi o ograniczeniu. Zachowawczą, proszę pani. A co to znaczy zachowawczą? Polityka zachowawcza to taka, to by nie wchodzić... Nie rozmawiamy rozmawiamy, z Ukrainą, ale rozmawiamy w sposób taki, by przynosiło to korzyści Polsce, a nie Polska w roli arbitra spraw jakichś zadrażeń międzynarodowych, które to arbitraż może się skończyć dla Polski dramatem. Mm-hmm. Ale rozmawiamy z Ukrainą? No oczywiście, że rozmawiamy z Ukrainą. Aha. W jaki sposób pan prezydent Andrzej Duda teraz wyszedł przed szereg? Co on takiego zaproponował, co pana to uraziło? Ja przepraszam, powiem, pewno jestem gorsza niż Monika Olejnik, ale mamy niecałą minutę. Sama deklaracja chęci wejścia Polski w arbitraż ukraińsko-rosyjski... A gdzie złożył taką deklarację? Pan to słyszał? Tak, czytałem dzisiaj w internecie. Aha. Ale ja słyszałam wypowiedź prezydenta, nic takiego nie było. A ja czytałem, no na Boga, no to ja nie mam pojęcia. Mówię pani to, o czym czytałem. Ja nie chcę tego programu, dziękuję. To jest jakiś... Bardzo dziękuję, pan Paweł Kukiz, był państwa i moim gościem. Ale nie zgadza się na publikację tego programu i to cała filozofia. Dziękuję. Do widzenia.